Sejm uchwalił w ostatnich dniach ustawę o rewitalizacji Odry. Dzięki nowym przepisom będzie można sprawniej prowadzić konieczne inwestycje. Wprowadzone zostaną też kary, nawet do 1 000 000 zł za zaniedbania, które zagrożą bezpieczeństwu środowiska. Sytuacja, jaka wydarzyła się na Odrze w lipcu ubiegłego roku, ma się już nie powtórzyć. Inwestycje związane z rewitalizacją mają się także rozpocząć w województwie śląskim. Paweł Jędrusik. W regionie mają zostać przeprowadzone 2 inwestycje związane z rewitalizacją Odry. Pierwsza z nich dotyczy kanału Gliwickiego i zakłada m.in. odbudowę ubezpieczeń brzegowych kanału, bo ten powstał jeszcze przed II wojną światową. Jest to o tyle istotne, że kanał został wykonany zarówno w wykopie, jak i w nasypie, więc te ubezpieczenia brzegowe, ząb czasu bardzo mocno je nadszarpnął. Widać w wielu miejscach jamy bobrowe, widać w wielu miejscach, że te skarpy są po prostu porozmywane, więc wszystkie te nasypy muszą zostać po pierwsze najpierw dobrze przebadane, zinwentaryzowane, w następnej kolejności już sam proces realizacyjny, czyli musi to być wszystko wzmocnione. Z kolei druga inwestycja to remont zbiornika Dzierżno-Duże. Czyli też ubezpieczenia skarpowe, ubezpieczenia i remont całej zapory czołowej, zbiorniki budowli przelewowej, także tutaj to jest ponad 350 milionów złotych. Teraz nad specustawą pochyli się Senat. Wojewoda Śląski liczy jednak na to, że prace rozpoczną się najszybciej, jak to tylko możliwe. Co do założenia, ustawa zakłada 2024-2030. Zakładamy, że pierwsze środki w ramach tej specustawy i na te inwestycje znajdą się już od roku przyszłego. Czyli jeżeli Senat i Sejm następnie, a pan prezydent przychylnie podejdzie do ustawy i tą ustawę podpisze, to już od przyszłego roku rozpoczną się prace na pewno projektowe. Łączny koszt obu inwestycji ma wynieść około 460 milionów złotych.